zaraz, to znaczy kłopot. Na przykład jak coś się wydarzy, na przykład ktoś to chce zrobić, a mu się to nie udaje, to i może być właśnie embarazm. Maniuszka, to jest miła dziewczyna, moja mama. Rychło oznacza szybko. Wracam do domu ze szkoły rychło. Słodziek to jest coś fajnego, słodkiego i miłego. Na przykład może być kotek bardzo fajny i mały. Kłodzwot oznacza w takim dawnym języku słowa jakby takiego buziaka, rozrabiaka. Progres oznacza rozwój, postęp. I na przykład ja zdobyłam właśnie progres w tabliczce mnożenia w szkole. Cyklista. To jest takie polskie powiedzenie rowerzysta. Hajs. Pieniądze, dostawy finansowe. Zaraz to można kupić głównie wszystko. Chętnie bym kupił jakieś narzędzia, a najlepiej gwoździe, bo już ich nie ma. Koncypować. Znaczy ona obmyślać coś, układać coś, przemyśleć. Podczas grania w grę planszową można koncypować strategię. Pracowałam słowo elo. Taki skrót, to teraz to takie modne słowo elo. Tak zamiast mówić się cześć, to niektóre z odrobieniem mówią osoby elo.